Cześć, tu Marta, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj obiecany Wam już jakiś czas temu book haul z urodzin i świąt, ponieważ grudzień dla mnie to jest nie tylko miesiąc, w którym są święta, ale również moje urodziny. Tak więc zebrało mi się trochę książek, które dostałam od bliskich w prezencie, ale mam również książki, które zebrały mi się od ostatniego book haulu, których jeszcze nie miałam szansy Wam pokazać. Nie jest ich dużo, ale właśnie chyba od nich zacznę, żeby już po prostu skupić się na tym, co było w grudniu. Tych książek jest ponad 20, także może nam ten film chwilkę zająć, ale mam nadzieję, że obejrzycie go z przyjemnością, bo sami mnie o ten film bardzo prosiliście. To znaczy, ja i tak book haul bym nagrała, wiadomo, ale chcieliście go zobaczyć w pierwszej kolejności, w tego, co pisaliście do mnie na Instagramie. No, przynajmniej większość z Was. Myślę, że tak 90% osób, które do mnie napisały wtedy, to właśnie pisały o book haulu jako pierwszym filmie, który chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Tak więc dzisiaj właśnie wychodzę naprzeciw tym Waszym oczekiwaniom i zaczynamy bez zbędnego przedłużania. Pierwsza książka, którą chciałam Wam tutaj pokazać, to książka, którą kupiłam jeszcze w październiku albo w listopadzie na promocji wydawnictwa Otwartego. I jest to książka Radio Silence, Alice Osman. Jest to książka, o której ja słyszałam dużo dobrego. Pamiętam, że Kat z kanału Kat Vloguje bardzo pozytywnie wypowiadała się o tej książce. I ona w pewnym momencie była w ogóle niedostępna ze względu na to, że zlikwidowano wydawnictwo Moondrive, które właśnie wydało tę książkę. Ale na stronie właśnie wydawnictwa Otwartego była taka przecena, chyba tam 50% czy coś takiego. No, generalnie wyprzedaż książek. Wydaje mi się, że może to były właśnie jakieś takie zalegające im książki na magazynie, które należą do wydawnictwa Moondrive, czy należały, i których po prostu chcieli się pozbyć, chcieli je wyprzedać. I właśnie ta książka, ale też wiele innych, które przez jakiś czas były niedostępne, na przykład chyba Illuminę, czy któraś z części tych książek, były dostępne w bardzo niskich cenach. I ja właśnie Radio Silence kupiłam za chyba 9,90 czy 9,99, no za 10 zł w każdym razie. Jeszcze nie miałam okazji czytać, ale stwierdziłam, że kupię tę książkę, nawet gdyby miała leżeć przez dłuższy czas na mojej półce, bo wiem, że był problem z jej dostępnością, wiem, że dużo osób ją chciało, tak więc jeżeli kiedyś zachcę ją przeczytać, to wiem, że mogę mieć problem z tym, żeby ją dostać. Tak więc właśnie Radio Silence znalazło się na mojej półce. Ten przełom października i listopada to był w ogóle czas, w którym wydawnictwa robiły najróżniejsze promocje. I kolejna z takich promocji, na którą się skusiłam, to promocja wydawnictwa Vesper. Ja od dawna patrzę na ich książki po prostu z podziwem, ponieważ bardzo podobają mi się te okładki, bardzo podobają mi się wydania ich książek. Natomiast nigdy do tej pory nie miałam żadnej książki tego wydawnictwa. No i właśnie skorzystałam z tej okazji, to była chyba halloweenowa promocja do 70%. I kupiłam 4 książki, tutaj Wam je pokazuję, ale po kolei, co my tutaj właściwie mamy? Mamy Drakulę Brama Stokera, czyli klasyk literatury grozy, taki pierwowzór wampira, hrabiego Drakulę. No myślę, że każdy zna mniej więcej zarys tej historii, ale ja na przykład książki nie czytałam, gdzieś tam chyba kiedyś widziałam film, ale bardzo chętnie zapoznam się właśnie z tym literackim pierwowzorem, bardzo mnie ta historia ciekawi. No i to wydanie jest cudowne, tylko troszkę ma małe literki, ja już to wspominałam, że nie przepadam, jak książki mają małe literki, no ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. W każdym razie wydanie jest przepiękne, okładka jest przepiękna, jest to też twarda oprawa, bo właśnie te książki wydawnictwa Vesper chciałam zbierać w twardej oprawie, tak więc Drakula jest na mojej półce. Oprócz tego kupiłam również Upiora Opery. Jest to książka, którą ja czytałam lata temu w takim bardzo, bardzo starym wydaniu, ale to wydanie było z biblioteki. Upiór Opery również był książką niedostępną przez wiele lat chyba na naszym rynku wydawniczym, aż w końcu jakoś całkiem niedawno, wydaje mi się, że w 2019 albo nawet 20, wydawnictwo Vesper wznowiło tę powieść. Jest to oczywiście historia Eryka, upiora paryskiej opery, która została zekranizowana i przedstawiona na deskach teatru na tyle różnych sposobów, że każdy tę historię już zna. Moją ulubioną wersją musicalu osobiście jest wersja ze Sierą Bogues i Raminem Karimlu. To są ci aktorzy, których ja najbardziej lubię właśnie w głównych rolach, czyli w roli Christine i tytułowego upiora. Natomiast jeżeli chodzi o samą książkę, to ja jej za dobrze nie pamiętam. Pamiętam, że różniła się w niektórych fragmentach od właśnie tych adaptacji, natomiast no, jakby nie pamiętam szczegółów, więc chętnie sobie kiedyś do tej historii wrócę, tym bardziej, że no, uwielbiam tą historię, to jest jeden z moich zdecydowanie ulubionych musicali. Myślę, że warto mieć tę książkę na półce, no jest również pięknie wydana i ona w środku ma piękne ilustracje też, tutaj Wam tak tylko pokażę na szybko to, co akurat znajdę. W każdym razie jest to historia, do której z przyjemnością na pewno kiedyś wrócę i cieszę się, że mam ją na swojej półce. Mam też Frankensteina Mary Shelley, którego kiedyś Wam pokazywałam w book haulu również, ale w miękkiej oprawie, bo przez pomyłkę kupiłam miękką oprawę. Na szczęście już tego wydania nie mam. Udało mi się sprzedać tamtą książkę, a kupiłam sobie kolejne, tym razem już w twardej. Sprawdziłam 5 razy, że to jest na pewno wydanie w twardej oprawie.
Tak więc mam też Frankensteina, o którym wspominałam w moim TBR-ze na ten rok, że będę chciała go przeczytać właśnie w tym roku. I ostatnia z tych książek to Portret Doriana Graya Oscara Wilda. Jest to również książka, którą ja już czytałam. Mam inne wydanie tej książki, to Z zysku i spółki, to, które jest nazwane pierwszym nieocenzurowanym wydaniem. I właśnie kupiłam to wydanie, po pierwsze dlatego, że znowu bardzo mi się podoba i ono też ma chyba ilustracje w środku. Tak, tutaj również są ilustracje. A po drugie dlatego, że Portret Doriana Graya to jest książka, którą mogłabym wymienić wśród takich swoich ulubieńców wszechczasów, która należy do jednych z moich ulubionych książek w ogóle w życiu. I chciałabym sobie po prostu porównać. Przede wszystkim chciałabym do niej wrócić, ale chciałabym też właśnie porównać to wydanie poprawione z tym wydaniem oryginalnym, gdzie są te różnice, czym one się różnią. No jestem bardzo ciekawa, jak to wypadnie. Mam nadzieję, że mi się też to uda zrobić w tym roku, bo to właśnie też był taki mój plan na ten rok. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale cieszę się, że mam oba te wydania Portretu Doriana Graya na swojej półce. No i chyba możemy już przejść do książek grudniowych, a jest ich naprawdę sporo. Mikołaj w tym roku naprawdę poszalał, także dziękuję bardzo wszystkim moim Mikołajom, którzy przyczynili się do tego dzisiejszego stosiku. No i tak patrzę, od czego by tutaj zacząć, ale na samej górze mam książkę Jeleny Kostiuczenko, Przyszło nam tu żyć, czyli reportaże z Rosji. Jest to książka, którą ja chciałam przeczytać już od dłuższego czasu, właściwie od daty jej premiery, bo gdzieś słyszałam, że jest to najlepszy wydany w Polsce reportaż o Rosji. Ja w Rosji byłam raz, w Moskwie i bardzo mi się podobał ten kraj, ale też się czuję trochę związana z Rosją, ponieważ mam rosyjskie korzenie, panieńskie nazwisko mojej mamy to Afanasiew. Tak więc no, lubię czytać o tym kraju, lubię jakieś informacje wynajdować właśnie o Rosji, dlatego stwierdziłam, że ta książka to jest taki mój mały must have. Również jeszcze nie czytałam, w ogóle większości tych książek jeszcze nie miałam okazji przeczytać, bo są stosunkowo nowe, ale to jest coś, na co również czaję się zdecydowanie w 2021 roku i myślę, że będzie to jeden z najlepszych reportaży, jakie w tym roku przeczytam, jeśli przeczytam w tym roku. Kolejna książka to mój prezent urodzinowy i jest to książka Wysoko wrażliwi. Jest to temat, który chciałabym zgłębić, chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o wysokiej wrażliwości. Nie ma tej książki na Legimi, tak więc nie miałam szansy się z nią zapoznać wcześniej, dlatego jestem bardzo ciekawa. No jest to książka, którą myślę, że zacznę sobie podczytywać jeszcze w styczniu, bo mam ochotę właśnie sobie po nią sięgnąć. Nie wiem, czy jest to coś, co będę czytała na raz, ale na pewno chciałabym sobie przynajmniej zacząć, zobaczyć, jak to jest napisane, może jakieś wybrane fragmenty, wybrane zagadnienia przeczytać jak najszybciej. Kolejne prezenty urodzinowe to Moja znikająca połowa, Brit Bennett. Mam ją w dwóch egzemplarzach, także kto wie, może będzie szykował się jakiś konkurs, zobaczymy. Jestem również tej książki bardzo ciekawa, to jest książka, która była nominowana chyba do Bookera. Zresztą na Goodreads chyba wygrała w jakiejś kategorii Goodreads Choice Awards, czy jak się nazywają te ich rankingi. Wydaje mi się, że chyba w najlepszej Best Fiction albo Best Historical Fiction chyba w tej kategorii właśnie Moja znikająca połowa wygrała. Ta książka zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, słyszałam o niej również mnóstwo dobrego, więc myślę, że to będzie też jeden z takich highlightów 2021 roku, jeśli uda mi się tę książkę w miarę szybko przeczytać, znaczy w miarę szybko, no w tym roku po prostu. Steinbeck na wschód od Edenu to kolejna perełka tego autora, kolejna zachwalana książka tego autora. Założyłam sobie za cel, żeby w tym roku w końcu przeczytać albo właśnie Na wschód od Edenu, albo Grona gniewu. Tak naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, którą z tych książek przeczytam jako pierwszą, bo obie bardzo, bardzo chcę poznać. Także jeżeli macie sugestie, czy lepiej zacząć od Na wschód od Edenu, czy od Gron gniewu, to koniecznie dajcie mi znać. Tę książkę również dostałam na urodziny od mojej przyjaciółki, także bardzo dziękuję. Steinbecka na półce chyba nigdy za dużo, tak mi się wydaje, że to jest jeden z takich autorów, których po prostu warto znać. Ostatnio w moich planach czytelniczych na ten rok mówiłam Wam o książce Mikołaja Grynberga Poufne, a tutaj mam inną jego książkę, to znaczy Oskarżam Auschwitz. Ktoś zresztą w komentarzu pod tamtym filmem napisał mi, że właśnie ta książka jest lepsza, także już nie mogę się doczekać. Jest to również prezent urodzinowy od mojej siostry, także bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o Grynberga, to ja znam tylko jedną jego książkę, Rejwach, ale jestem zachwycona. Ta książka też chyba znalazła się w topce któregoś roku, w którym akurat czytałam. Nie wiem, czy był to rok 2018, czy chyba 18, tak mi się wydaje, czy 17. W każdym razie wiem, że jest to autor również, którego warto czytać, jeden z takich naprawdę bardzo dobrych polskich autorów, który porusza właśnie tematykę żydowską. Grynberg bardzo lubi pisać właśnie o Żydach, ale w kolejnych pokoleniach po II wojnie światowej i tutaj też mamy właśnie takie historie ludzi, którzy spotykają się jakby w różnych miejscach na świecie, którzy teoretycznie nie powinni byli istnieć właśnie ze względu na to, że ich bliscy mieli zginąć w czasie Holokaustu, ale udało im się przeżyć. Jeżeli chodzi o tematykę właśnie taką obozową, żydowską, to myślę, że Grynberg jest autorem, którego warto czytać i warto słuchać w tym temacie. Skoro już jesteśmy przy takiej tematyce obozowej, to mam tutaj również książkę Karoliny Sulej, Rzeczy osobiste.
Jest to w ogóle wydawnictwo Czerwone i Czarne. Ja o tym wydawnictwie wcześniej nie słyszałam. Dajcie znać, jeżeli macie do polecenia jakieś książki tego wydawnictwa. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy osobiste, to jest również książka, o której w tym roku słyszałam sporo dobrego. A jest to książka, która podejmuje temat właśnie życia w obozie, ale w taki nietypowy sposób, trochę być może kontrowersyjny, ponieważ mówi o modzie w tym obozie właśnie, o tym, jak moda wpływała na życie codzienne więźniów, jak była dla nich ważna, jak pozwalała im się poczuć ludźmi dalej, mimo wszystko, mimo tego, w jakiej sytuacji się znaleźli. Jestem tej książki również bardzo ciekawa, chociaż wiem, że będzie to trudna lektura i nie wiem, ile czasu zajmie mi jej czytanie, ale cieszę się, że ją mam. To również był prezent urodzinowy od mojej siostry, także bardzo dziękuję. Kolejne dwie książki, które tutaj mam, to są książki z literatury górskiej. Ja kiedyś, jeżeli jesteście ze mną od dłuższego czasu, to wiecie, że ja bardzo dużo książek, może nie bardzo dużo, ale sporo książek po prostu o tej tematyce czytałam. Bardzo się tym interesowałam, himalaizmem ogólnie. Później wydarzyła się ogromna tragedia na Nanga Parbat, w której zginął Tomek Mackiewicz. I po tym wypadku Tomka Mackiewicza zaczął się właśnie taki wysyp książek dotyczących gór, książek dotyczących, znaczy z gatunku literatury górskiej właśnie. I trochę mi się ten temat przejadł, już po prostu wyskakiwało mi to z lodówki, jakoś nie miałam ochoty sięgać znowu po takie książki. Ale ostatnio stwierdziłam, że czas się przeprosić właśnie z tymi książkami. Brakuje mi tego klimatu górskiego. I mam tutaj dwie książki z tego gatunku. Przede wszystkim nowość wydawnictwa Agora, czyli Berbeka, Życie w cieniu Broad Peaku. Maciej Berbeka to kolejny z himalaistów, który zginął właśnie w górach, właśnie na Broad Peaku, tutaj tym tytułowym. Ja bardzo lubię książki z tej serii, ponieważ to jest seria wydawnictwa Agora. Między innymi w tej serii wyszły książki o Jerzym Kukuczce, o Adamie Bieleckim, o Urubko, o Kurtyce, o Wielickim chyba, której książki akurat nie czytałam. No i teraz wyszła książka o Macieju Berbece, także bardzo chętnie przeczytam. Wiem, że są to dobre biografie, tak więc myślę, że to będzie też dobra lektura, dobra biografia, która pozwoli mi lepiej poznać właśnie tego polskiego himalaistę. I druga książka właśnie z tej tematyki wysokogórskiej to książka Ucieczka na szczyt. Jest to książka o tak zwanej złotej erze polskiego himalaizmu, czyli o tym, jak Polacy dominowali w tej dziedzinie sportu, o wielkich Polakach, takich jak właśnie Kukuczka, Wielicki, Rutkiewicz, no są to wielkie nazwiska polskiego himalaizmu. Jest to chyba taki przekrój po prostu tych postaci i ich historii. Także takie wydaje mi się kompendium polskiego himalaizmu, które warto znać. Także również coś, co chętnie przeczytam i myślę, że bo jeszcze tej książki nie czytałam, więc nie wiem, że każdy właśnie fan, pasjonat tego sportu chciałby taką książkę mieć na swojej półce i po prostu mieć te wszystkie informacje w pigułce. Dalej mam książkę, która pojawia się cyklicznie na moim kanale, chyba tak mogę powiedzieć. Pojawiła się na przykład, znaczy nie konkretnie ta książka, ale książka właśnie z tej serii, pojawiła się w ogóle w pierwszym filmie, jaki nagrałam na ten kanał w 2016 roku. I jest to książka, jest to ilustrowane wydanie Harry'ego Pottera. Tutaj mamy już Czarę Ognia. W pierwszym filmie oczywiście był to chyba Kamień Filozoficzny albo Komnata Tajemnic, ale chyba wtedy jeszcze Kamień Filozoficzny. Tutaj mamy już czwarty tom. To, co zauważyłam tak na pierwszy rzut oka, wiecie, kartkując tę książkę, to, że mamy tutaj troszkę mniej tych ilustracji niż w poprzednich tomach. No ale uważam, że ma to sens, ponieważ jest to jedna z najgrubszych części Harry'ego Pottera i trzeba było jednak zmieścić tekst. Ta książka już jest i tak bardzo ciężka. Chciałam wam tutaj pokazać takie moje ulubione ilustracje. Tutaj na przykład mamy taki piękny powóz Boba Tong, lecący do Hogwartu, przybywający do Hogwartu. Mamy też taki trochę przerażający Durmstrang, również robi wrażenie. No i tutaj na przykład mamy pierwsze zadanie turnieju trójmagicznego, czyli walkę Harry'ego z Rogogonem Węgierskim. Uważam, że to jest również cudowna ilustracja, no ale w ogóle wszystkie te ilustracje robią wrażenie. Ja te książki właśnie bardziej kolekcjonuję niż zbieram po to, żeby kiedyś czytać, ponieważ one są po prostu piękne, są to naprawdę piękne wydania serii mojego życia tak naprawdę, bo ja się wychowałam na Harrym, jak wielu z nas zresztą. Tak więc cieszę się, że mam i tę książkę na swojej półce, to również jest prezent jak większość z tych książek, także znowu dziękuję bardzo. Książka, którą obecnie czytam, to Od jednego Lucypera Anny Dziewit-Meller. Jak teraz w ogóle dziwnie, przed chwilą miałam w rękach tego ciężkiego Harry'ego i Czary Ognia, a tutaj teraz taka leciutka książka, aż takie dziwne wrażenie w rękach, wiecie, jak to jest, jak się coś dźwiga, a potem się weźmie coś lżejszego do ręki. Anna Dziewit-Meller i Od jednego Lucypera to jest książka o śląskich kobietach. Z tego, co zdążyłam się zorientować, to jakby w dwóch przestrzeniach czasowych. Jedna taka bardziej współczesna, druga gdzieś tam zaraz po wojnie. No i jeszcze za wiele o tej książce nie powiem, bo jestem dopiero na 39 stronie, czyli skończyłam pierwszy rozdział tak naprawdę, ale również słyszałam o tej książce dużo dobrego, wiem, że wiele osób uznało ją za jedną z najlepszych książek 2020 roku. Jeżeli mieliście okazję już czytać tę książkę, to koniecznie dajcie mi znać, co o niej myślicie. Pełnia miłości to moja ostatnia lektura 2020 roku. Opowiem wam o niej trochę więcej w podsumowaniu grudnia, które pojawi się myślę, że za około tydzień. Jest to książka autorki Przyjaciela, Sigrid Nunes. Jak wiecie, Przyjaciel mnie totalnie zachwycił, to była moja ukochana książka 2019 roku. No i nic dziwnego, że sięgnęłam pełna w ogóle nadziei i zapału
po kolejną jej książkę wydaną w Polsce. Nie zawiodłam się absolutnie, jest to przepiękny styl pisania, piękne opisy codzienności, codziennego życia, ale również różnych potrzeb, które gdzieś tam w nas tkwią w środku. To jest akurat historia kobiety, która choruje na raka i prosi swoją przyjaciółkę, z którą nie miała kontaktu przez jakiś czas, żeby towarzyszyła jej w tej ostatniej drodze tak naprawdę, bo to jest rak w stadium już takim terminalnym, także ona już nie ma szans na przeżycie. No, nie chcę Wam na razie tutaj więcej mówić, powiem więcej w podsumowaniu grudnia, ale Sigrid Nunes to jest zdecydowanie pisarka, którą warto czytać, warto obserwować. W 2021 roku wychodzi jej książka Nonfiction, w której pisze o Susan Sontag. To będzie takie wspomnienia o Susan Sontag, także no, również jestem bardzo ciekawa, już zacieram ręce na tę premierę. Jesień Alice Smith to książka, o której mówiłam Wam również w moich planach czytelniczych na 2021 rok. No, słyszałam o tej autorce bardzo dużo dobrego, jest to szkocka pisarka, wielokrotnie nagradzana, bardzo doceniana w Wielkiej Brytanii i w ogóle chyba na świecie, tylko coś nie w Polsce. Wydaje mi się, że w Polsce jest o niej stosunkowo cicho, dlatego bardzo się cieszę, że zostaje wydawany ten jej nowy cykl właśnie pory roku. Tutaj mamy jesień, a chyba nawet pod koniec stycznia tego roku wychodzi kolejny tom, czyli zima. Również jestem bardzo ciekawa i to jest również coś, co mam w takich najbliższych planach. Dalej mam dwie książki Szczepana Twardocha, czyli autora, którego znam tylko z jego dzienników, a jestem bardzo zainteresowana jego prozą, jego książkami, tym właśnie jak on pisze w ogóle. I mamy tutaj Pokorę, czyli opowieść o większość książek Twardocha chyba dotyczy Śląska, ponieważ on się stamtąd wywodzi i no z tego, co widzę, co obserwuję, to jest bardzo z tym regionem związany. I mam tutaj Dracha. Książka, chociaż nie, to chyba Morfina, już kiedyś chyba mówiłam, to chyba Morfina zdobyła Nikę, nie Drach. Ale Drach wydał mi się ciekawszy z opisu, tak więc właśnie mam te dwie książki Szczepana Twardocha. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się zapoznać z twórczością tego autora. Dalej mam książkę, którą udało mi się wygrać w konkursie Wally z Książkowego Freaka i jest to Realny Świat. Z tego, co odniosłam wrażenie właśnie po recenzji Oli, jest to taka baśniowa opowieść o chłopcu, który jest gdzieś tam trochę inny niż jego rówieśnicy, który jest taki zagubiony, nie może się w tym odnaleźć. No i taka właśnie opowieść o jego życiu. No wydało mi się to bardzo baśniowe, takie piękne. Mam nadzieję, że ta książka rzeczywiście taka będzie. Jest to chyba książka z takiego gatunku middle grade, czyli dla takich młodszych dzieci. No ale tak jak mówię, po tym, co mówiła Ola, wydaje mi się, że jest to coś, co trafi w mój gust, tak trochę w klimatach może Małego Księcia, coś takiego. Także jestem bardzo tej książki ciekawa i mam nadzieję, że mi się spodoba zarówno styl pisania, jak i właśnie sam ten pomysł na fabułę i będzie to naprawdę przyjemnie spędzony czas. I kilka ostatnich książek, które chciałabym Wam tutaj pokazać, to są książki należące do jednej autorki, Leigh Bardugo. I przede wszystkim mam tutaj trylogię Grisha, o której ostatnio jest jeszcze głośno za sprawą wychodzącego w tym roku serialu. Nie jestem pewna, czy to Netflix ma wydać, czy HBO, ale gdzieś widziałam właśnie, że będzie serial. Mamy tutaj Cień i Kość, Oblężenie i Nawałnica oraz Zniszczenie i Odnowa, czyli całą trylogię Grisha. Bardzo podobają mi się wydania tych książek. Ja pamiętam tę serię jeszcze z czasów, kiedy wydawał ją Papierowy Księżyc. Wtedy ona miała troszkę inne tytuły, inne szaty graficzne i z tego, co wiem, tłumaczenie się również zmieniło. Więc jeżeli macie porównanie, które tłumaczenie jest lepsze, czy to Papierowego Księżyca, czy to Maga, to jest chyba wydawnictwo Mag, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja tutaj, z tego co słyszałam, to ten główny chyba zły bohater, Darkling, tutaj jest przetłumaczony na Zmrocza, czy coś takiego. Także to trochę mi zgrzyta, no ale te wydania, ta oprawa graficzna bardzo, bardzo mi się podoba. I generalnie mam nadzieję, że Leigh Bardugo to będzie pisarka, którą polubię, bo jest to bardzo popularna pisarka, a ja oczywiście jej nie znam, więc jestem bardzo podekscytowana na te książki i nie mogę się doczekać, kiedy w końcu poznam jej twórczość. Mogła nastąpić drobna zmiana kadru, ponieważ zapełniło mi się miejsce na karcie i aparat nie nagrał mi końcówki, tak więc muszę tą końcówkę dograć. Ale mam już tylko ostatnią książkę tutaj, znaczy ja mam do pokazania Wam. I jest to Dziewiąty dom Leigh Bardugo. Jest to książka, którą kupiłam bardzo spontanicznie, tak więc jeżeli zapytacie mnie, dlaczego ją kupiłam, to nie wiem, naprawdę nie wiem. Kupiłam ją dlatego, że kupowałam książkę na prezent i stwierdziłam, że bez sensu zamawiać jedną książkę, płacić za wysyłkę, więc sobie coś dobiorę. No i dobrałam właśnie Dziewiąty dom. Zupełnie nie mam pojęcia dlaczego, co mną kierowało. Natomiast fabuła brzmi naprawdę zachęcająco, ponieważ mamy tutaj bohaterkę, która studiuje na Yale i bada jakieś tajne stowarzyszenia, czy historię tajnych stowarzyszeń właśnie na tej uczelni. Mamy też zagadkę jakiegoś morderstwa, także brzmi to naprawdę wszystko bardzo intrygująco. Nie wiem do końca, czy jest to fantastyka, czy kryminał, jaki to jest gatunek. Także jeżeli możecie mi powiedzieć coś więcej na temat tej książki, to będę bardzo wdzięczna. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się podobała. No i myślę, że rok 2021, jeżeli uda mi się to przeczytać, to będzie stał właśnie pod znakiem Leigh Bardugo. Mam nadzieję, że to będzie pisarka, którą bardzo polubię, do której będę chętnie wracać i mam nadzieję, że serial również obejrzę z przyjemnością. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które chciałam Wam pokazać w tym bookhaulu. Koniecznie dajcie mi znać, czy którąś z nich czytaliście, czy którąś z nich macie może w planach, albo czy którąś odradzacie. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!